Edward Miszczek wyjawił prawdę o przejściu do Polsatu, Ścieslak i odejściu z TVN. Edward Miszczek 16 stycznia 2023 roku objął stanowisko dyrektora programowego telewizji Polsat. Spekulacje na temat jego przejścia do Polsatu trwały od miesięcy, jednak zarówno Edward Miszczak, jak i stacja zachowywali w tej sprawie całkowita dyskrecja aż do 24 listopada. Gdy plotki zostały jednoznacznie rozwiane oficjalnym komunikatem. Przejście Edwarda Miszczaka do Polsatu jest niewątpliwym wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla rynku mediów w Polsce. Edward Miszczak jest osoba, której wkład w kształtowanie mediów prywatnych w kraju, w którym powstawały one zupełnie od podstaw, jest niepodważalny. Współtwórcę radia RMF FM w 1997 roku dołączył do ekipy TVN-u, a już rok później objął stanowisko dyrektora programowego stacji. Nie zrezygnował jednak z aktywnego dziennikarstwa. Prowadził programy Ludzie w drodze, Urzekła mnie Twoja historia, Cela numer oraz Cela. Po wejściu TVN-u w skład grupy Discovery, objął stanowisko w zarzadzie. Ze stacja, której poświęcił 25 lat swojego życia, rozstał się w czerwcu zeszłego roku. Od początku nikt nie wierzył, że może to być zwieńczenie medialnej kariery Edwarda Miszczaka. Jak wyznał on sam w rozmowie z Piotrem Witwickim, redaktorem naczelnym portalu Interia, napędza go pasja. Mogłem przecież spokojnie dozywać dni w sąsiedniej grupie telewizyjnej, ale wiedziałem, że to, co zastanę w Polsacie sprawi, że zmienię pod koniec życia swój kierunek. Podlewam w sobie dzieciaka, mam taka stara zasadę, że lubię się spocić ze swoimi ludźmi. Nie chcę być biurokrata, który szybko zarządza i tylko wydaje błyskawiczne decyzje. Lubię pracować z tymi ludźmi, bo potem wiem, o czym oni mówią. Jestem jednym z ostatnich dyrektorów programowych, który stoi za swoimi ludźmi w szeregu. To nieprawda, że programowy nie musi wiedzieć, co produkuje. Jak nie wie, to niech zmieni zawód. Mój szef powiedział mi, przychodzisz do telewizji, nie bądź tylko dyrektorem, zdejmij krawat i usiądź z tymi ludźmi. Edward Miszczak, z czego zresztą doskonale zdaje sobie sprawę, jest nie tylko człowiekiem zarządzającym mediami, lecz także obiektem ich zainteresowania. Jak ujawnił z humorem w wywiadzie dla Interii, czasem na tym tle dochodzi do zabawnych sytuacji. Kto z konkurencyjnego portalu napisał, że kupiłem sobie mieszkanie i pogoniłem biednych mieszkańców. Ja normalnie znalazłem ogłoszenie na to mieszkanie i wziąłem na nie kredyt. Potem przed tym domem stało 15 kamer i nie bardzo dało się tam zec. Musiałem garazem wychodzić, by nie mieli codziennie nowej fotki. Na końcu okazało się, że wszystko było legalnie. Burza minęła. Gdybym rozrabiali robił z tego powodu gigantyczne afery, to bym sobie skomplikował życie. Wychodząc z zalozenia, że trzeba unikać niepotrzebnych stresów. Życie jest za piękne, by gonić gościa z Dlugalufa. Ogromne zainteresowanie mediów budzili nadal budzi związek Edwarda Miszczaka z Anną Cieslak. Ich ślub, który odbył się w sierpniu 2021 roku w Krakowie, wywołał ogromne zamieszanie. Goście zachowali dyskrecję w kwestii daty, godziny i miejsca ceremonii, za to tuż po niej prześcigali się w zamieszczaniu na Instagramie zdjęć mających potwierdzić, że znaleźli się w tym elitarnym gronie, co zostało odebrane jako potwierdzenie ich celebryckiego statusu. Jak zdradza Edward Miszczak w rozmowie z Piotrem Witwickim, potem napięcie już tylko rosło. Pan dobrze wie, że oni to pisze, żeby dobrze się klikalo. W zasadzie nie ma tu innych powodów. Rok temu zawarłem związek malzański z młodsza o 25 lat Anią Cieslak i ten temat cały czas się dobrze klika. Jednego dnia czytamy o sobie, że będziemy mieć dzieci, drugiego dnia, że nie możemy mieć dzieci. A wszystko po to, żeby kliknął się stary content. Mam do tego dystans. Wystarczy tylko przypilnować, by dawali z nazwiskiem. Tego nurtu się nie zatrzyma. Jeśli nie dostarczysz karmy, to poszukaj sami. Lepiej, żeby poszukali tej karmy,
które chcesz im dać. Esa ludzie, którzy nie zgadzają się na żadne dotknięcie tabloidów, tylko za i tak te tabloidy ich dotkną. Edward Miszczek, o czym wiedzą już fani programów Twoja twarz brzmi znajomo Ilvis Land. Podjął już pierwsze decyzje na nowym stanowisku, jak ujawnia w rozmowie z Interia. Nie za wiele mogłem pozmieniać. Myślę, że ta wiosna jest ciągle bardziej wiosna mojej koleżanki Niny Terentjew niż moja. Bardzo liczę, że Twoja twarz brzmi znajomo, która trochę odkurzyliśmy w ostatnim czasie. Będzie miała swoich fanów. Nowe promosy są świetne. Przesunięcie Ilvis Land do czwórki też powinno być dobrym ruchem. Przecinek to jest dopiero pierwszy krok. Jeśli uda się uzyskać jakiś progres, to powinno dać impuls do rozwoju tej anteny. Cały wywiad Piotra Witwickiego z Edwardem Miszczakiem możecie przeczytać tutaj.